Niełatwo to powiedzieć tak dokładnie, więc pozwólcie, że zachęcę Was do tego, żeby rzeczywiście tę książkę w niewielkiej cenie sobie nabyć, sprowadzić ją. Czy tak grupowo, wspólnotowo, po kilku, będzie taniej. Jest naprawdę dostępna, cała seria jest niesamowita. Jeszcze będzie też o rozeznawaniu duchów tego samego autora w przygotowaniu. Taka seria trzech książek. I właśnie mówimy, że dokonują się niesamowite cuda, bo ten autor to jest Ordo Fratres, no właśnie, nie minorum, tylko zapomniał się mniejszym, tylko w każdym bądź razie, no jest tak, że franciszkanie korzystają z teologii duchowości jezuickiej, mówią o rozeznawaniu duchów, a jezuita, papież Franciszek, przyjmuje właśnie imię świętego Franciszka. Tylko różne rzeczy się takie przeciwne dzieją, niesamowite. Oczywiście były takie, jak to między mężczyznami i pewnymi grupami zatargi, to nie tylko kibice Wisły Kraków i Krakowi, no nie? Zatargi mieli, ale franciszkanie z jezuitami też, jak najbardziej. Był nawet taki dowcip, jeden na drugi, jak to dwaj stanęli franciszkani jezuita do konkursu poetyckiego. No i pierwszy był franciszkani i mówił tak, jezuita i chwita. No, jezuita, a franciszkani nie zgubi. No to franciszkani, ale ten wiersz nie ma rymu, ale ma sens. Wystarczają przygryzanie różnymi momentami, no nie, bo ten drugi też pewnie znany dowcip, jak tutaj jezuita mówił, kochani franciszkanie, wy to nic intelektualnego polotu w tych waszych kazaniach, same kwiatki, słoneczka takie. Tak, tak, dobra, to nie ma sprawy. Daj mi temat kazania, powiem ci bez przygotowania, bo akurat Boże Narodzenie i położono na albumie. W pierwszym momencie wchodzi franciszkanin i tak zamarł, ale za chwilę się rozpogodził, no nie? I dostał taki temat. Pierwsze myśli Pana Jezusa było urodzony. I mówi tak, leży to sobie może dzieciątko, leży w żłobie, otwiera jedno oko, wół, drugie osioł. Tak sobie myśli, od towarzystwo Jezusowe. Żeby było porówno. Raz jezuitem, raz franciszkanem. To tak jest, uśmiechem. Tak to jest. Wracając do rozeznawania. Dlatego zostałem księdzem decyzjalnym. Księdzem decyzjalnym, to tak jest humorem mówiąc, nie? Miałem oczywiście tak jak najczęściej jest tak, że jak w danej parafii są zakonnicy, to się idzie do tego seminarium. Ze mną było tak, że chciałem iść bardzo do franciszkanów, ale to jeszcze były takie czasy, bo dzisiaj wiecie, są takie czasy, że nawet zrobili ragryba. Więc jak tylko powołanie tego, no to chodź, nowicjatu, sprawdzimy cię, nie? Wtedy to było jeszcze tak, że możemy wybierać, przebierać. No i to było tak, że jak się jest jedynakiem, a jestem jedynakiem i ma się ukochaną mamę i tatę, który w każdym momencie może odejść do wieczności, bo już był po dwóch zawałach, no to wtedy nie za bardzo chcieli przyjmować do zakonu. No bo wtedy na kogo spada opieka nad rodzicem, jeżeli drugi rodzic odejdzie do wieczności, a mama stanie się już staruszką, nie? No to na jedyne dziecko, więc jak jeszcze się ma rodzeństwo, to a i owszem. I moja ciocia mówiła, jako lekarz mówi, twój tato to ma serce jak tapet, ja właściwie to nie wiem, dlaczego on jeszcze żyje. Tak mnie pocieszała. Więc to był taki motyw, gdzie zadecydowałem, że pójdę do seminarium decyzyjnego. Czasami właśnie takie rzeczy próbują, wpływają na nasze decyzje i wybory, a później oczywiście jak widzę, patrzę w tył, to tak uważam i sądzę, że no, Pan kieruje przez te sytuacje i wydarzenia moim życiem, bo nie spotkałbym tych ludzi, których spotkałem. Pewnie bym spotkał innych, może niektórych też bym spotkał, nie? Ale pewno nie w takim gronie, nie w takim zakresie. Co
Co do rozeznawania woli Bożej, właśnie jak już powiedziałem o tym powołaniu, to może tak na kanwie takiego doświadczenia. Niektórzy się pytają: Marek, jak to się stało, że jesteś księdzem? Więc to się stało tak, że najpierw się stało bez mojego udziału, bez mojej świadomości, w sensie już pierwszych myśli o powołaniu, ale który ja tych myśli nie miałem. Kto mnie zna, to znam. Przed moim poczęciem moja mama modliła się o dzieciątko i przyszła do kościoła. Modliła się: Panie Boże, no daj dziecko, no proszę Cię, dzidziusia i w ogóle. No i była Ewangelia. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Na to moje mamy. Okrzyk radości. Tak z humorem mówię. Ale podziwiam modlitwę tej niewiasty, bo za chwilę się ogarnęła i powiedziała: dobrze, Panie Boże, jeśli mi je dasz, to ja Ci je oddam. No i później były takie pytania. Marku, lubisz chodzić na katechezę? Lubię. Do kościoła? To czasami. Chcesz, żebyś mi stał tym? Nie. I tak się dopytywała, a później zresztą przyczyniła się do tego, że pojechałem na pierwszą oazę rekolekcyjną. Ojciec Antoni Franciszka mi taką oazę obiecował, ogłaszał. Masz tutaj pieniądze, idź kup Pismo Święte, będziesz jechał, nie będę jechał, obejrzał, nie będę jechał, obejrzał, nie będę jechał. I końca nam płakała w jednym kącie, a w drugim, ale dla świętego spokoju poszedłem, kupiłem Pismo Święte, pojechałem. No jak załamałem czwartego dnia, przyjmując Pana Jezusa, tak zostało do dzisiaj. Następny rok to były rekolekcje przedziwne z świętym Jurkiem Żytowieckim. To wszystko w temacie. To wszystko w temacie, będzie jeszcze mały wstęp. I pamiętam, jak czwarty dzień, drugi stopień rekolekcji azowych, Bóg wzywa. I było kazanie o Mojżeszu oczywiście, ale ksiądz Jurek powiedział też o powołaniu kapłańskim. Słuchajcie, ja siedziałem, to było moje 20 minut. Do tej pory, nie wiem, kim będę, nie wiem, co będę robił. Już wiedziałem, że z Panem Jezusem, ale nie wiedziałem co. Już oddałem Jemu swoje życie i powiedziałem: Panie Jezu, już bez Ciebie to ja nie chcę. Chociaż jak wybierałem Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to powiedziałem: Panie Boże, Ty wiesz, że Ci ze mną łatwo nie będzie. Ale jak idziesz na ten układ, to ja się zgadzam. I powiedziałem to, że zapraszam go do mojego życia i serca. Natomiast rok później było tak, że to jedno kazanie po prostu ono było do mnie. Ja, wiecie, czwarty dzień, słońce wpadające przed witrażowe okna, stronie śląskie, kościół tamtejszy. Było tylko 40 chłopaków, jedna dziewczyna na tym rekolekcji, więc animatorka. Więc miała z jednej strony jakiś księżniczka kazanie, z drugiej strony przechłapane. Ale piękny to był czas rekolekcji, 6 nas do seminarium poszło. Nie wszyscy wytrwali, ale większość trwa do dzisiaj w swoim powołaniu. I rzeczywiście po tym pamiętam modlitwę przed obrazem Matki Bożej Bolesnej Prawej Polski, czyli przed Matką Bożą Litwańską. Panie Boże, czemu by nie ja? I to było to, co dotyczy pierwszego sposobu rozeznawania woli Pana Boga. Czyli jasność bez wątpliwości. Coś przychodzi niezależnie od Ciebie, dotyka, po prostu jest tak pewne, tak jasne, tak oczywiste. No, właśnie. Nie mogąc powątpiewać, pewność, głęboki pokój serca. Nie było żadnych wątpliwości. Zawsze wszystko było jasne. Pięknie autor tej książki, podając na różnych przykładach mężczyzn i niewiast w różnych sytuacjach życia, właśnie pokazuje to, w jaki sposób łaska Boża dociera. To jest coś takiego, jak jest nagłe dotknięcie Boże bez jakby takiej uprzedniej przyczyny. Nie modliłem się o to, nie prosiłem, nie wprowadzałem jakiejś duchowej wewnętrznej walki, czy mam to zrobić, czy nie, podjąć taką decyzję, czy nie. Po prostu przyszło i jest. Ja się nie modliłem o to, o rozeznanie powołania. Mam być powołany, nie mam być powołany, iść w tę stronę, nie iść w tę stronę. Co ja mogę po drugiej klasie szkoły średniej? Mówię, jeszcze mam 2 lata, to pomyślę, nie? Więc zupełnie się tym nie przejmowałem. Tylko wiedziałem, że z Panem Jezusem. Bez mojego nastawienia, bez proszenia przyszło. Przyszło tak, że ja powiedziałem: Boże, no, to po prostu
Jasne, pewne. Oczywiście, że później były walki, żeby podjąć ostateczną decyzję, ale pan na przykład działał w taki sposób, że jak modliłem się w katedrze i tam oczywiście... tak się modliłem. Tak się modliłem w katedrze. Rzeczywiście byłem bardzo przekonany o tym, że chyba to jednak nie droga dla mnie i w ogóle tam w pewnym momencie podchodzi do mnie siostra zakonna, trąca mnie tak w ramię i mówię, proszę księdza, wiem, że ksiądz jeszcze nie jest księdzem, tylko klerykiem, ale będę mówić, proszę księdza, jestem z tych sióstr, które są na terenie tej parafii. Często widzę księdza na mszy świętej, bardzo mnie się podoba, jak ksiądz czyta Słowo Boże. I nie wiem, jakoś tak poczułam, że mam podejść do księdza i powiedzieć, że będę się modlić o to, żeby ksiądz wytrwał w obłoniu. Za taką modlitwę Pan by odpowiedział. To jest niesamowite. I wielorako i na różne sposoby Pan mnie dokładnie w tej decyzji utwierdzał ostatecznie w połowie 5 roku. I do dzisiaj nie mam żadnych wątpliwości co do tego, czym mam być księdzem. Oczywiście mam dużo zarzutów co do tego, jakim jestem, nie? Ale czy? Nie. Prawdy nie. Czyli kiedy nie ma uprzedniej przyczyny, coś, co nas jakby do tego przygotowuje, do tego się nastawiamy, o tym rozmyślamy i w pewnym momencie przychodzi jakaś tam myśl, która nam się wydaje, że to jest chyba to, że chyba do tego mnie Pan Bóg chyba powołuje. Jeżeli była ta uprzednia przyczyna, to ta myśl, która przychodzi, nie może być przyjęta tak od razu, tylko musi być rozeznawana. Natomiast jeśli coś nie ma uprzedniej przyczyny, a przychodzi jasne, pewne, zgodne oczywiście ze Słowem Bożym, dające pokój i radość, no to jest tą pewność, że Pan interweniuje i działa. Taki przykład też znany dla tych, co mnie znają, jak moja mama i tato uczestniczyli w seminarium o Duchu Świętym i oczywiście mam modlitwę o wyranie daru Ducha Świętego i pytam się, mamo, jak tam z językami? Nie ma, to nie ma, trudno. W każdym razie są wakacje, modlę się w swoim pokoju. Zupełnie inne rzeczy się modlę. Modlę się moją modlitwą osobistą. Czy nawet się nie modliłem, a coś innego robię i nagle przychodzi myśl, idź pomódl się za mamę o dar języków. Zupełnie. Jak to dar języków? Teraz? No dobra, idę. Patrzę, moja mama, wiecie, 4 falniki, obiad na garkach, fartuszek, no nie wiem. Mamuś, wiesz, nie wiem, co sobie pomówić o dar języków. Teraz? Nie, dlaczego teraz? Teraz. Wyłączyła gaz, zacząłem się modlić, łzy popłynęły, najpierw mówię aleluja, później już co innego. Poszła modlitwa, słuchajcie, dotknęło serca niesamowicie. Właśnie to są takie rzeczy, które dotykają. Jak rozpoznawać wolę Pana Boga? To jest ten pierwszy sposób. Jasność bez wątpliwości. Sposób pierwszy. Sposób drugi. Poruszenia serca. I tutaj już sięgamy do takiego sposobu rozeznawania, gdzie jest pocieszenie i strapienie. Pocieszenie i strapienie. I na przemian przychodzą do nas myśli, takie, gdzie nam się wydaje tak, bo mój rzeczywiście rozeznanie super coś, tam nie, za chwilę wychodzi, nie, no to jednak chyba nie to, może jednak ta wola Boża jest inna, może trzeba taką inną decyzję podjąć, no nie? Nie, a jednak za chwilę przychodzi ta myśl dalej, tutaj też widzę te dobre strony, znacie do czynienia, bo ja to znam. I też podam taki przykład, może z mojej gdzieś tam jakoś młodości, to był taki przykład, gdzie oczywiście ja to w ogóle byłem tak pełen wiary w siebie, że jak poszedłem do szkoły średniej, to nie wiedziałem, czy w ogóle gdzie może matura, to nam jest nie do osiągnięcia. Nie ma jak. Później już poszedłem na studia do seminarium, gdzie praca magisterska, chopie, gdzie ty napiszesz? 30 tygodni napiszesz, to zobacz, jakie były twoje trudności z pisaniem prac, wypracowań z języka polskiego i w ogóle, nie?
No, napisałem 110, z czego 1/3 jeszcze trzeba było skracać, więc jeszcze nie wiedziałem, jaki cudownik dokonuje. Ale był taki właśnie motyw a propos, że tak, no tak, Panie Boże, nie napiszę pracy, ale jest taki pomysł. Może wezmę dziekankę ze zgodą przełożonych, później gdzieś tam wynajmę jakąś stacyjkę małą tam w Lublinie, bo byliśmy na takim występie zespołów teatralnych amatorskich, więc może tam się pouczę, przygotuję, nadrobię sobie oczywiście te wszystkie zaległości. Słuchajcie, świetlana myśl mi po prostu przyszła, jak ja idealnie napiszę pracę magisterską. Wszystko tak, a z drugiej strony mówię, Marek, ale czy to jest rzeczywiście od Pana Boga? No nie jest jakaś radość, no jest to sensowne, no jest to logiczne. Ale jak to rozeznać? Mówię, Panie Boże, ale jednak tak do końca takiej pewności nie ma. Może nie ma jakiegoś strasznego niepokoju, ale nie ma pewności, co to robić? Może niepotrzebnie jest jednak przedłużać, no nie? Może jednak z Bożą pomocą dasz popaść. Do tej pory rady dałeś z tym, z egzaminami, poradziłeś sobie, nawet całkiem nieźle. To znaczy, miałbyś sobie teraz nie poradzić, to. I tak wiecie, i w końcu powiedziałem, Boże, no trzeba to jakoś rozpoznać. Panie Boże, jak przemówisz do mnie? I przyszła mi taka myśl, porozmawiać z księdzem Władzie Nowakiem, Salezjaninem. On będzie błogosławił małżeństwo Twoje znajomy, Ty jesteś zaproszony na ten ślub. Mówię, Panie Jezu, a czy mogę podjąć post? I tak, no czułem, że mogę podjąć, no bo to ważna sprawa. Wiadomo, przez rok może się tyle nadziać, człowiek się może zakochać, no i cześć to Państwo, no nie? Będzie inne, powszechne, niekoniecznie urzędowe. I różne rzeczy mogą się dziać. I mówię, dobrze, to będę mościł. Jak nigdy mi post nie wychodził, tak w tym wypadku mi wyjątkowo wychodzi. 3 dni. O chlebie i wodzie z modlitwą kaplicy. Koledzy na posiłki, ja do kaplicy. Nie? Nawet za bardzo głodnie uczuwałem, co uważałem, że jest jakąś łaską od Pana Boga, bo ja jednego dnia nie potrafiłem wytrzymać tego silnowolenia. I rzeczywiście, tylko że ksiądz Władzio, mieliśmy się spotkać na przyjęciu weselnym, prosiłem Pana Boga pokornie, żeby to przyjęcie, ta rozmowa miała miejsce przed zasiąściem do stołu weselnego. Wysłuchał Pan Bóg mojej modlitwy i zanim zasiadłem, odbyła się rozmowa. I słuchajcie, jak poszedłem na tę rozmowę z księdzem Władzim Nowakiem, i to jest następna rzecz, że kiedy jest takie ważenie się, taka walka, to trzeba wydać te swoje rzeczy, sprawy, które się wewnątrz dzieją, na światło dzienne, czyli trzeba porady duchowej. Trzeba skorzystać z takiej z duchowego kierownictwa, czy z duchowej porady. I wystarczyło jedno słowo księdza Władzia Nowaka. Marek, nie. I oczywiście, wiecie, nabrał oddech, żebym dalej tłumaczyć, dlaczego nie. Ale mnie już nie trzeba było tłumaczyć. Po prostu w danym momencie, poszło, pękła bańka mydlana. I później, słuchajcie, zadziwiłem się, bo nie dość, że napisałem, tak jak Wam mówiłem, że z moim kolegą jeszcze musieliśmy pracę na nowo zredagować, 1/3 skrócić. To po drugie, oddałem w ostatnim dniu, kiedy można było oddać, czyli zrobiłem to w terminie. Nie wierzyłem, że to zrobię w terminie, bo wiecie, taka niewiara w siebie powoduje to, że człowiek odsuwa rzecz na później, na dalej. Zacznę od jutra, no nie? Znacie to? Może jesteście tacy bardzo poukładani, wszystko w terminie, ale ja taki nie jestem. I słuchajcie, ale od tego momentu przestałem po prostu odkładać na później i to było tak, że czasami pamiętam, ryczałem autentycznie. Siedziałem, pisałem, starałem się napisać, byłem obłożony książkami, starałem się pisać, słuchajcie, 4 godziny i napisałem 3 zdania. Powiedziałem, Boże, nie dam rady. Ale nie, następnego dnia się wyorę i tak dalej. A sobie wyznaczyłem, że tak 4 strony dziennie, 5, żeby tam się jakoś zmieścić. Nie? No, następnego dnia napisałem 12 stron. Nie? Ale to było takie, wiecie, no blokady, różne rzeczy, ale jak stanęło się Wiednia, to rozeznają, że Pan Bóg błogosławił, prowadził w tym. I dokładnie 4 egzemplarze, tyle ile było trzeba, oddałem, oprawione, zamknięte, tam gdzie było, do dziekanatu naszego. Iluś moich kolegów nie zdążył z terminami, o wiele lepszych, pilniejszych ode mnie.
To nie chodzi o to, żebym się teraz z nimi porównywał, ale mówię to na zasadzie, że łaska Boża może w nas działać o wiele daleko więcej niż prosimy, czy rozumiemy, jak mówi nasz Boże. Ale jeżeli mamy rozeznaną wolę Pana Boga, jak to było w ten sposób rozeznane, uspokojone wreszcie pośród tych fali różnych doświadczeń za i przeciw, Bóg za tym staje i rzeczywiście rzeczy się niesamowite dzieje. Ja pamiętam, jak się modliłem, przepraszam, że taki daleki przykład, no taki mi przychodzą do głowy, no ale to tak może, może coś Pan Bóg też da radę z tych bliższych czasowo, ale do dzisiaj pamiętam, jak się modliłem, Panie Boże, co ja wybieram na maturze, przecież wierzę, idę do seminarium. Po co mi jeszcze kolejny przedmiot do maturalnego stresu? A z drugiej strony jestem w 14 we Wrocławiu, Matwizie, Ty wiesz, jaki poziom. nie wiem, czy sobie poradzę. Dobrze, Panie Boże, ja będę wymieniał, a Ty im powiesz, co ja mam zdawać. Autentycznie tak powiedziałem na historii, to dzisiaj jest. I wymieniam. Biologia. Boję się, ale nie czuję nic. Są propedeutyka nauk społeczno-politycznych. Takie fajne przedmioty wtedy były. Nie, no to tym bardziej nie. Ideowo nie pasuje. Różne inne rzeczy. Historia. Boże, tylko nie historia. No, nie, nie. Matematyka. I w pewnym momencie czuję takie dotknięcie, jakaś taka pokój, takie, dobra, pisze matma. I zaraz po tym byłem wezwany do odpowiedzi do jakiegoś logarytmu przez mojego wychowawcę, który nas uczył matematyki. I, słuchajcie, zaciemniło mnie, nie potrafiłem prostej rzeczy zrobić. On pytał, co zdajesz na maturze? Matematykę. Co zdajesz? Matematykę. Co? Matematyka, ty się wypisz z tej szkoły. Powiedział. Efekt był taki, że zdałem pisemny. Może nie super, ale zdałem bez żadnych naciągań. Ustał, zdałem na 5. Jeszcze wyleciała za mną pani profesor. Gdzie ty idziesz? Na jakie studia? Nie powiedziałem na jakie. Ale słuchajcie, najśmieszniejsze to było to, że jak było 50 zestawów matematycznych, to powiedziałem, Duchu Święty pomóż, a nie Le Boże wskaż. Możecie, tak mówię, możecie mi nie wierzyć, ale jeden zestaw odróżnił mi się, on błysnął tak jak flash ze zdjęcia. Wziąłem ten, to był ten, z którego zrobiłem trzy zadania i później jak rozmawiałem z innymi, jakie mieli zadania, to czasami zielonego pojęcia nie miałem, o czym tam jest, z tymi nie zostałem. A wrysowałem ten jeden, z którego miałem trzy zadania. To nie to, że się nie przygotowałem do matury, bo się przygotowałem, ale na szczęście Duch Święty miał z czego wybierać. Dokładnie. Pamiętam jednego kolegę u nas ze studiów, 52 tezy, już nie pamiętam z jakiego przedmiotu, z teologii, chyba z wprowadzenia do teologii, i wyszedł taki zdenerwowany, zirytowany takich. Dlaczego ty się jesteś taki zdenerwowany? A, bo nauczyłem się do dwóch tez na 52. Mówię, to dlaczego się wkurzyłeś? Co dostałeś? 5. 5 dostałeś, jesteś wkurzony. Dlaczego? No bo jednej uczyłem się niepotrzebnie. Do dzisiaj pamiętam tego sytuacji. Oczywiście mówię to w formie żartu, nie przykładu do naśladowania i wystawienia Pana Boga na pewno. Nie daj Panie Boże. Ale. Dlatego, jeżeli nie ma uprzedniej przyczyny, to ta jasność, pewność. Natomiast jeżeli już są te wahania, trzeba poddawać to rozeznawaniu. Trzeba to na to przeznaczyć czas. Oczywiście patrzeć na te rzeczy, na te decyzje, które mam podjąć, rozważając dane sprawy, sytuacje, które prowadzą do takiej czy innej decyzji, i patrzeć, jak zachowuje się moje serce, kiedy rozważam, co by się działo, gdybym podjął taką decyzję. Czy to mnie przybliża do Pana Boga? Ja pamiętam, miałem taką decyzję przyjaźni z niewiastą, zresztą do dzisiaj ta przyjaźń trwa, była ona tak wyjątkowa, że słuchajcie, narzeczeni czy małżonkowie nie doświadczali takiej jedności jak ja z tą niewiastą, oczywiście nie w ciele, ale po prostu byłem zaszokowany, czy to jest w ogóle możliwe, Boże, czy to jest Twoje, czy w tym nie ma jakiegoś zjedzenia, przecież ostatnią rzeczą jest to, jakbym
żebym chciał po prostu zawiesić moją sutannę i po prostu pójść sobie w świat. I zacząłem rozważać, kłaść przed Panem Bogiem, jeśli to nie jest od Ciebie, Boże, ja dzisiaj zrywam, ja dzisiaj dzwonię i mówię, że więcej z Tobą nie rozmawiam. Ale Panie, czy to jest od Ciebie? I zacząłem rozważać to, jak ja się zachowuję po powrocie od takiej, po takiej serdecznej wizycie. Nie ukrywam, że byłem cały szczęśliwy i wskórzony po takiej wizycie. Czyli pogadałem i w ogóle otworzyliśmy serducha i pogodziliśmy się razem i w ogóle sobie tak pomyślałem, czy ja żałuję tego, że jestem księdzem? No nie. Jak jest moje odniesienie do Eucharystii? Jak się czuję w czasie sprawowania sakramentów? No jeszcze bardziej mnie się chce w niej uczestniczyć. Jak w katechezie? No jeszcze bardziej chce mi się uczyć tych dzieciaczków, no nie? I patrzyłem na to, jak reaguje moje serce. Jeszcze bardziej. Dalej, nie trzymałem tego w tajemnicy. Czyli rozmawiałem z innymi moimi zaufanymi przyjaciółmi. Słuchajcie, co sądzicie na taki temat? Taka relacja, takie zachowanie, takie rzeczy. Daję Wam prawo, że jak zobaczycie, że Marek głupieje, to czepnijcie mnie porządnie, żebym się po prostu opamiętał. Szedłem do spowiedników i z nimi rozmawiałem. Oni się zadawali pytania, jak jest to odniesienie, czy masz skupienie na modlitwie, czy to, mówię to, tak, tak. Jeśli mówisz, że to jest prawdziwe, to co mówisz, że jest prawdziwe, to nam się wydaje, że chyba od Pana Boga. Chociaż jest to dziwne, bo słuchajcie, to było coś takiego, że przez ileś miesięcy było tak, że ja słyszę telefon, toczę w sobie jakąś walkę, o której wiem tylko ja, bo przed chwilą się zaczęło. Za moment telefon. Marek, co się z Tobą dzieje? Skąd wiesz? No wiesz, modliłam się, chodziłam przed Panem Bogiem i słuchaj, po prostu nie mam spokoju. Przychodzi mi cały czas na myśl i wiesz, też czuję, że coś się dzieje. Słuchajcie, raz, drugi, fuks, udało się. Ale z 99% skuteczności przez ileś miesięcy. Dla mnie to było szokiem. Pamiętam godzinę w milczeniu. Modliliśmy się i mówię, słuchaj, ja uważam, że Pan we mnie to i to teraz robi. On mówi, wiem. Kurczę, dobrze, nie ma sprawy. 10 minut przerwy, 15, wiesz co, teraz taka i taka rzecz. On mówi, wiem. Słuchajcie, cztery rzeczy Pan Bóg we mnie załatwił na modlitwie. W milczeniu. Po wszystkich widziałem. Pytanie skąd? Czarownica? Czy co? To się nazywa duchowo. Tak, tak, dokładnie. Tylko, że słuchajcie, to tak zadziwiało mnie, że ja mówiłem, Boże, czy to jest normalne? Czy ja jestem powołany do takiej relacji? I po prostu to rozeznawamy. Sama wyprawa. Ach, będzie to nagrane trudno. Bo na Kamino nie ukrywam, że miało być nas kilku mężczyzn i więcej niewiast. Z tym, że tak się wykruszyło grono, że było 5 niewiast i 1 mężczyzna. Siadł. Wyobraźcie sobie, szło na 14 dni. I oczywiście zacząłem mieć wątpliwości. Mówię, Panie Boże, nie wypada, zgorszenie, dowiedzą się, coś tam, tysiąc różnych rzeczy. Kładłem to na modlitwie, oczywiście zaangażowanie finansowe już jakieś było, bilety wykupione. Jak ja odejdę, no to padnie całe dzieło, no bo nie wydobył wtedy już finansowo. Co ja mam zrobić? I właśnie poszedłem do tej sympatycznej osoby i mówię, słuchaj, wiesz co, taka i taka sprawa, znasz te osoby, bo ona też znała z tego grona te osoby. Co sądzisz na ten temat? Bo po prostu walczę ze sobą z tymi myślami. Raz mi się wydaje, że to jest Boże, innym razem nie. I tak, i tak. No wiesz, a zdanie o mnie, a coś tam, a siamta, tamto. Chwila ciszy, takiej refleksji, mówię, no wiesz co, Marku, znam te dziewczyny. Wiesz, wydają się rozsądne, normalne. Każda z nich ma jakąś formację duchową. Nie było żadnej osoby przypadkowej na zasadzie niezaangażowanej w życie Boże, religijnej. To nie krótki czas, tylko całe lata. Mnie się wydaje, wiesz, bo inaczej to rozwalisz im cały wyjazd. A one po prostu też oszczędzały na to, zbierały, modliły się przez ileś miesięcy. I oczywiście poszedłem i ja tym dziewczynom, kobietom, panią powiedziałem, słuchajcie, no jest taka dziwna sytuacja, jest taka i taka sprawa.
No chcę, żebyście wiedziały i powiedziałem delikatnie o tym. Mówię, słuchaj, księdzu, wiem, że jesteś księdzem. Modlimy się za ciebie, szanujemy cię bardzo. Ustawiamy pewne, mówię, takie reguły zasady i wiesz, bardzo chcemy je mieć. Po pierwsze, bardzo chcemy mieć codziennie mszę świętą. Już nie wspomnę o tym, że później się zaczęły naprawdę Boże duchowe rozmowy, jak kształtować relacje, jak z dorosłymi dziećmi pracować, co wcale nie jest łatwe dorosłymi, no już nie dziećmi, ale dzieci, w sensie dzieci, jak budować relacje z mężem, bo te tak, bo to, jak trafić, jak z tą swoją kobiecością, która jest taka niesamowita, stanąć w postawie służby, co tu robić, nie? Więc ewidentnie później widziałem, że jest to Boże, ale trzeba było rozeznać, bo były fajne. I rzeczywiście znowu przyszedł taki moment takiego porady duchowej, pokoju, dotknięcia, rozeznania, takiego pokoju. I tutaj autor bardzo ładnie określa, podając przykłady, właśnie takie sposoby, którym reaguje nasze serce wtedy, kiedy Pan Bóg pozwala nam rozeznawać Jego wolę. Obfitość pobożności i łzy. Doznawanie pocieszeń i strapień w tym znaczeniu. Jak podejmuję tę myśl, idzie pocieszenie. Jak ją odrzucam, przychodzi strapienie. Znowuż podejmuję w taki czy inny sposób pocieszenie, odrzucam czy coś, przychodzi strapienie. I ileś razy tak pojawiająca się z pewną regularnością. I znów otrzymałem pocieszenie. Pisał jeden z tych, których świadectwo to jest ten, bo były trudności, tak czy nie. Nie było pewności, ale wracam do pewnej myśli i widzę, że moje serce na nowo jest podniesione. Nie ma takiej, wiecie, jasności, światła, uderzenia, jak w tym pierwszym przypadku. Ciało uderzyło jak ten. Tylko z o wiele większą delikatnością się pojawia. Ale pojawia się taki stan pocieszenia, radości, podniesienia serca, odrzucenie tej myśli, tej decyzji sprowadzało czas, wprowadzało takie odczucie strapienia. Oczywiście nie jakiegoś się rozpaczliwego smutku, bo to nie o to chodzi. Ale te pocieszenia trzeba było właśnie rozpoznawać i rozeznawać. Pojawiały się na myśli często o takiej decyzji, kiedy byłem, czy byłam bardziej radosny. Czyli takie trochę odwrócenie. Nie to, że radość pojawiała się, kiedy o tym myślałem, tylko odwrotnie. Wtedy, kiedy człowiek odczuwał, to nie chodzi o krótkie emocje, ale właśnie taki stan podniesienia serca, radości, takiej wolności, to wtedy pojawiała się ta myśl. Ta myśl o tej decyzji, żeby to zrobić, to podjąć, pójść w tę stronę. Czułem, czy czułam, jak mnie przyciągnął jakby jakiś magnes w tę stronę, czyli sytuacja, wydarzenie. Wiecie, że jest takie powiedzenie, o myśl cudze dzieci uczą. No i raczej nie należy to do słów błogosławieństwa. Natomiast coś takiego jest, że były rekolekcje na temat uwielbienia u mnie i tam w pewnej grupie panie powiedziały, księże, wiesz, ty masz taki, miałbyś dar do dzieci, charyzmat z Ryszardem i z Ładzią byliśmy na łazie Dzieci Bożych. Oczywiście, że były trudne chwile, momenty, ale też po prostu no niesamowity ten kontakt i to świadectwo z dziećmi, naprawdę. I tak mówię, Panie Boże, że Ci powołujesz mnie do tej katechezy. I dosłownie mówią to, dobrze by było, żebyś uczył, żebyś się dzielił tym charyzmatem. Za chwilkę dzwoni ksiądz proboszcz z Henrykową, mówi, Marek, mam wakat, dwóch księży mi zrezygnowało, postawili mnie pod murem, po prostu trzeba wziąć katechezę w szkole, co Ty na to? Czyli sytuacje, wydarzenia życia, które sprawiają, że dana rzecz zaczyna w jakiś sposób do nas wracać. To jest to rozpoznawanie woli Pana Boga. I oczywiście trzeba i jak najbardziej trwać w tej dyspozycji, o której mówiłem wcześniej, czyli podejmować ćwiczenia duchowne, życie sakramentalne, Bożym Słowem, cisza, kierownictwo duchowe, refleksja nad duchowym doświadczeniem i tak dalej. To są tamte rzeczy z tamtej katechezy, ale obowiązują cały czas. I wreszcie trzecia sytuacja. Kiedy nie ma tej jasnego uderzenia z nieba, kiedy mimo tych
pocieszeń i strapień, dalej trudno nam jest rozpoznać i rozeznać wolę Pana Boga, w jaki sposób tę wolę możemy rozeznawać. To jest trzeci sposób. To jest sposób na zasadzie ważenia racji. Czyli biorę kartkę, robię kraja pionową w dół, za, przeciw. Za i przeciw. Ale uwaga, musi to być pora spokojna. Nie mogę być ani w czasie pocieszenia, ani w czasie strapienia. Ktoś może powiedzieć, no czas pocieszenia, słuchajcie, zły też potrafi pocieszać. Naprawdę. Dlatego trzeba badać nie tylko nieprzyjemne odczucia i raniące, ale trzeba badać przyjemne. Bo one też mogą nas zwieść. To, jak mówiłem też w tym rozeznawaniu, może z poprzedniego sposobu, ale to, jak sobie układałem w myślach plan, jak ja to będzie fantastyczna dziechanka, jaką to ja super pracę magisterską, prawie doktorską napiszę, to nie? No nie, to wiecie, jak te rozmyślania mnie tak fajnie porywały, tak mi dawało, jejku, Rado, to jest ta droga, naprawdę się czułem fantastycznie. Później się okazało, że to nie tak. Także do tego trzeciego sposobu jest potrzebne uspokojenie. Tym bardziej nie czas strapienia, bo wtedy to wiadomo, że zwydziała tak czy inaczej. I pozwólcie, że tutaj sięgnę już bardziej w treść. Tak. Trzeci sposób rozeznawania, czyli ważenie racji i metoda pierwsza. Punkt pierwszy, pytanie. Pytanie. Święty Ignacy mówi, że trzeba postawić sobie przed oczy daną rzecz, którą chce uczestniczyć przedmiotem poboru. Nie uciekać od danej rzeczy. Postawić. I to w porze spokoju. I postawić pytanie, Panie Boże, co jest Twoją wolą? Nie wolno uciekać. Zauważcie, że ta postawa ucieczki niestety no, często może nam towarzyszyć. Nie? Ja tutaj to porównuję z takim odniesieniem do takiego, przepraszam za ten żart, bo nie chcę nikogo, Boże, urazić, nie z naszego grona, tylko z innych ludków, że z domu na Łąkanych uciekł pewien taki dobrze fizycznie zbudowany mężczyzna, oczywiście z taką twarzą dzieciątka, no nie? No ale posturę miał wielką, miał w ręku siekierę i biegał na grupie, no nie? I tamten widny uciekał, mówi, no zaciłka mnie, zabije, zatłucze, no nie? Uciekł już taki zdyszany herlaczek, trafił w taką amerykańską ślepą uliczkę, trzy ściany, jedna z przodu, dwie z boku i nie ma wejścia. W końcu już taki padnięty przed tą ścianą, mówi, a już nie zatłuczę, zarobię, już mi wszystko jedno, nie dam rady. A ten podbiega, masz teraz tego już. Wystarczy, kochani, że najczęściej uciekamy nie przed tym, co jest prawdziwym problemem, tylko przed naszym wyobrażeniem problemu. Potwierdzenie. Potwierdzenie. Także, kochani, to też trzeba sobie, bo jeżeli się zmierzymy z danym problemem, staniemy naprzeciwko niemu, to raz, że on jest o połowę mniejszy. Natomiast jeżeli będziemy cały czas uciekać, to będziemy uciekać przed o wiele większym wyobrażeniem danej sprawy. I dlatego jest potrzebny ten czas spokoju, dlatego jest potrzebne świadome, nawet kiedy zły podpowiadał, będzie fatalnie, źle, nie dasz rady, nie. Postawię sobie przed oczy tę sprawę. Zapytam, Panie, co jest Twoją wolą. Dyspozycja. Dyspozycja. Czyli mamy mieć wolną postawę w odniesieniu do danej rzeczy i sprawy, która jest przedmiotem naszej decyzji i wyboru. Czyli
Czyli tak prosić Pana Boga o taki spokój wewnętrzny, żeby nie było ani pożądliwości, ani gdzieś tam negatywnego nastawienia. Nie? Czyli ta dyspozycja, inaczej mówiąc, ma być moje serce wolne i nie podejmuję do tej pory tej decyzji, dopóki moje serce nie jest wolne. Dopóki moje serce nie jest wolne. Trzecia rzecz to jest akt, wyraźna prośba, wyjaśnia święty Ignacy, prosimy Pana Boga naszego, by zechciał poruszyć moją wolę i przedstawić memu umysłowi to, co powinienem uczynić w stosunku do rzeczy przedłożonej jako przedmiot wyboru. A mianowicie, co będzie służyło, uwaga, to są dwa niesamowite kryteria, które Ignacy nam przedstawia. Co będzie służyło jego większej chwale i zbawieniu mojej duszy. Jego większej chwale i zbawieniu mojej duszy. I zauważcie, że to tym możemy pytać nie tylko o rzeczy, które jakby bezpośrednio są związane z Panem Bogiem. Czy jechać na takie rekolekcje, czy nie jechać, ale czy podjąć taką pracę, czy jej nie podjąć. Praca może mieć związek z Bożą chwałą, czy nie? A z moim zbawieniem? Kochani, naprawdę. Także te dwie rzeczy. Więc zadaję Panu Bogu pytanie i proszę, żeby poruszył moje serce, moją wolę i dał obraz mojemu umysłowi. Co ma służyć jego większej chwale i mojemu zbawieniu? Prosimy o dar jasności umysłu, stałości woli, która wiernie wybierze to, co lepiej służy czci i chwale Bożej, co jest dla pożytku mojego zbawienia. I dopiero wtedy jest punkt czwarty, czyli rozważane racje za i przeciw. Czyli piszemy po tych dwóch stronach pionowej linii. Za i przeciw. I piąta rzecz to jest wybór. Konkretna decyzja i patrzymy, jakie to przynosi skutki i owoce. Poznacie drzewo po jego owocach. Nie możemy się bać pomylić. Bo często strach przed pomyłką sprawia, że nie podejmujemy decyzji. A podjęcie decyzji, nawet błędnej, ale w sercu, które na tyle, na ile może rozeznało wolę Pana Boga, jest lepsze niż nie podejmowanie żadnej decyzji. Trwanie w braku decyzji przynosi totalne masakryczne owoce. Boże jest cały czas w wątpliwościach. Zły oskarżyciel ma dostęp wtedy do Ciebie i tak dalej, i tak dalej. I to paraliżuje Twoje działanie w innych dziedzinach życia. Bo wpływa na obraz samego siebie. Natomiast podjęcie nawet błędnej decyzji, ale w osobistym przekonaniu, że to jest na tyle, na ile mogłem, sprawia, że raz, że pokornieje, Pan Bóg mnie kształtuje w mojej pokorze. Dwa, zyskuje mądrość rozeznawania woli Pana Boga. W podobnych sytuacjach już wiem, jak rozeznawać. Mogę służyć poradą innym, braciom, siostrom też, i tak dalej, i tak dalej. Czyli poznacie po owocach, pytamy o potwierdzenie tegoż właśnie wyboru, też tej właśnie decyzji. I już zupełnie na zakończenie, wybaczcie, bo już troszeczkę czas przekroczyłem, ale to już tak króciutko, więc same punkciki wymienię, a zachęcam do takiego gruntownego przeczytania, przestudiowania, bo naprawdę w taki jasny sposób autor przedstawia na wielu przykładach, jest to naprawdę czytelne i może pomóc. Czyli to jest drugi sposób, trzeci sposób rozeznawania, czyli ważenia racji, a druga metoda. I tak, zaczyna święty Ignacy. Pierwsza rzecz to ma być ta dyspozycja, czyli ma być wolność wobec danej rzeczy, która jest przedmiotem wyboru. Druga sprawa to jest taka, uwaga. Oto pierwszy sprawdzian. Wyobrażam sobie człowieka, którego nie znam, którego nigdy wcześniej nie widziałem, stojącego przed tym samym wyborem, co ja.
Zobaczcie, że często jest tak, że o wiele bardziej mamy wyczulone serce i sumienie na punkcie grzechów i różnych innych rzeczy, innych niż u siebie. Przecież za nie mógł się jeszcze dospowiadać. A masz żonę? No mam, przyprowadziłem. To samo idzie w drugą stronę. Oczywiście, żeby nie było wątpliwości, nie? Zobaczcie, a to OTB, a przecież robisz to samo. Ja? Nie. Dlatego zauważcie, jak zareagowało serce Dawida, kiedy przyszedł prorok Natan i zaczął opowiadać bajeczkę o ubogim człowieku. A miał jedną owieczkę, a był bogacz, a tamtemu żal było, a ten wziął tę owieczkę. Jak zareagowało sumienie Dawida? Prawidłowo. Prawidłowo, na życie Pana. Ten człowiek winien jest śmierci. A ten Natan, a teraz mogę powiedzieć, no ty jesteś na tym magicie. Nie? To jest głęboko biblijne. Dlatego wyobrażam sobie kogoś zupełnie nieznajomego, który stoi przed samym wyborem. Nie wiem, czy doświadczyliście tego, bo ja wiele razy, z racji mojego urzędu, że łatwiej jest zdradzić komuś niż samemu rozeznawać słowa. Nie? Po prostu, zwłaszcza tam, gdzie nie masz emocjonalnego związania z drugą osobą, on ci przedstawia problem, a ty po prostu łapiesz myśli i mówisz. Słuchaj, tak, tak, to, tak, tak, zobacz, rozważ i tak dalej. Trochę inaczej już byłoby wobec tego, z kim jesteś emocjonalnie związany, bo już trudniej, a już najtrudniej wobec siebie. Dlatego potrzebujemy kierownictwa duchowego i porady duchowej. I dlatego Ignacy, wykorzystując to, mówi tak, postaw sobie przed oczy kogoś, kogo byś zupełnie nie znał, który by był w podobnej sytuacji. Co by jemu radził? Jakie by było jego życie, jego wybór? Nie? Konsekwencje. Dalej. Reguła trzecia. Z tej drugiej metody. Święty Ignacy proponuje kolejny spraciak. Wyobrażam sobie, że stoję w obliczu śmierci. Wszystkie mniej ważne motywy schodzą na plan dalszy. Zależy mi już tylko na tej jednej rzeczy, na jednej decyzji. Czujecie sprawę? I bada później, jakie się w nim rodzą odczucia w kontekście, jeżeli w takiej sytuacji siebie podstawię i one później sprzyjał temu, żeby rozeznać, jaką decyzję mam podejmować. I czwarta reguła wobec wieczności. Oto ostatni sprawdzian proponowany przez świętego Ignacego. Wyobrażam sobie w dniu sądu ostatecznego, pytając, jakiego wyboru życzyłbym sobie wówczas w obecnym rozeznaniu. Czy już przedstawiam siebie na sądzie ostatecznym. Następnie podpowiada Ignacy, należy dokonać tego samego wyboru obecnie. Zauważmy, że osąd, o którym tu mowa, nie dotyczy wyboru pomiędzy potępieniem a życiem wiecznym. Rozeznając nie wybiera pomiędzy dobrem a złem, lecz pomiędzy dwoma dobrami. Czyli pomiędzy jednym dobrem i tym, któremu się wydaje, że to jest dobre. I musi to rozsądzić. Nie między dobrem a złem, bo tu nie ma wyboru. Jak wybierzesz dobro, jesteś dalej wolny. Jak bierzesz zło, już jesteś niewolnikiem. No. Tak to działa. I ostatnia rzecz. Znowuż jest, Ignacy wskazuje na potwierdzenie. Dokonałeś wyboru za pomocą tego trzeciego sposobu, czyli stawiając siebie w sądzie ostatecznym, jesteś przed końcem swojego życia, wyobrażasz sobie, że to jakiś inny człowiek podejmuje tę decyzję. Podejmujesz decyzję. Jeszcze przepraszam, przed podjęciem decyzji, Ignacy mówi, przepraszam, dobrze, po dokonaniu wyboru rozeznający powinien starać się uzyskać od Boga jego potwierdzenie. Panie Boże, czy potwierdzasz, czy to było dobre rozeznanie? Jakie są owoce tego rozeznania? Nie? Bo dana rzecz jest dobra, uwaga, święty Ignacy podpowiada, kiedy jest dobra na początku, w środku i na końcu, jeżeli jakikolwiek etap z tych rzeczy jest nie tak, dana rzecz nie jest dobra i decyzja nie pochodzi od Pana Boga. Jak na początku, to wiadomo, że na początku, nie? Jak w środku, no to trzeba zrezygnować. Jak na końcu, mimo że wszystko do tej pory było super, hiper, nie wiadomo jak na plus, to wiem, że już następnym razem będę mądrzejszy w podobnej sytuacji, bo przyjdzie z tym doświadczeniem. Być może przez tą przegraną mnie przygotowywał do o wiele większej wygranej zwycięstwa w rzeczy, która z natury jest podobna, ale dotyczy większej odpowiedzialności. I zwykle tak Pan Bóg robi, tak przygotowuje.
Mam nadzieję, że czujecie się zachęceni do tego, żeby podjąć rozeznawanie woli Pana Boga. Zachęcam do lektury. Oczywiście nie tylko tej książki, ale ona do mnie przemówiła, więc jak to mówił święty Ignacy, mówię, karmię was tym, czym sam żyję. Bo wtedy najlepiej się karmi. Amen. Amen. Koniec. Dzięki.